Wśród nich są psychologowie, nauczyciele, prawnicy, a nawet detektyw. Przedstawiciele teatru przy Stowarzyszeniu Łukwałt to zarówno młode, aktywne zawodowo osoby, jak też emeryci, którzy korzystając z wolnego czasu realizują swoje pasje. Dzień dobry, jestem nauczycielką matematyki. Zajmuję się bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych, ale gdzieś tam w początkach swojego życia miałam również styczność z muzyką. Jestem menadżerem IT w firmie, w przedsiębiorstwie prywatnym, ale międzynarodowym. Z zawodu w tej chwili jestem detektywem. Osoby z tak różnych środowisk, wykonujące różne zawody, połączyła miejscowość Łukwałt i zamiłowanie do aktorstwa. Ich przygoda z teatrem często zaczęła się dość niespodziewanie. Nasz reżyser, pan Bronisław Szatan, kiedyś parę lat temu był sołtysem naszej wsi, także tutaj takie dwie bardzo ważne funkcje wykonywał. I w trakcie właśnie roznoszenia podatków ja wykorzystałam też okazję na to, żeby zapytać się, czy by była taka możliwość, żeby tutaj też wstąpić w szeregi naszego teatru. 8 lat temu obchodziliśmy między innymi 650-lecie wsi Łukwałt i w ramach tego 650-lecia właśnie pojawił się pomysł, żeby wystawić sztukę. No i tak to się zaczęło. No tak z ulicy, bo wszedłem przez wieś i akurat mój aktor wypadł i powiedział, że ma dla mnie rolę, no i w trzeciej sztuce zacząłem grać. Pan Bronek poprosił mnie, żebym wystąpił w teatrze. No i oczywiście się zgodziłem, nie mogłem odmówić. Wracałem do domu i spotkałem naszego reżysera. I jak mówią, wpadłem w ten teatr i zostałem. Bronisław Szatan namówił wielu mieszkańców do wstąpienia w szeregi grupy teatralnej. Co zaś skłoniło jego, by powołać do życia teatr w Łukwałdzie? Kiedy jest się na emeryturze, to ma się dużo czasu. Można wtedy wrócić do swoich młodzieńczych marzeń. Takim moim młodzieńczym marzeniem był teatr. 9 lat temu podczas spotkania przygotowującego obchody 650-lecia lokacji naszej wsi Łukwałt padł pomysł, aby sobie zrobić jakieś przedstawienie. Nikt nie miał koncepcji. Ja się podjąłem napisania scenariusza i stworzenia grupy teatralnej. Pierwsza do grupy zgłosiła się pani Jadwiga Korczyk. Za nią poszli inni. Próby były w moim ogrodzie, próby były w świetlicy. Wybudowaliśmy scenerię, nie było sceny. Premiera sztuki poświęconej powstaniu wsi Łukwałt odbyła się 31 lipca 2013 roku. To właśnie ten dzień uważany jest za pierwszy w dziejach historii lokalnego teatru. Co o grupie sądzą sami jej członkowie? Za co cenią swoją teatralną wspólnotę? Za atmosferę, za możliwość poznania społeczeństwa, tutaj naszej sołeckiej wspólnoty. 1,5 godziny na scenie to było coś fajnego. Aż wójt nas zaprosił do siebie na poczęstunek i to było fajne, bo po tej całej imprezie na drugi dzień po prostu siedzieliśmy u wójta i wójt nam podziękował akurat, że tak piękną sztukę wystawiliśmy. Za sposób bycia tych osób, które potrafią się zorganizować, przyjść na próbę nawet przy nie najlepszej pogodzie, deszczowej, zimno, ale jak gdyby to zaangażowanie to wszystko powoduje, że fajnie się z tymi ludźmi współpracuje. Jest wspaniała na przykład, jest koleżeńska. Dobrze się nam grało. Zgranie w grupie jest fajne, czują się wszyscy jak rodzina. Występy teatru z Łukwałdu możemy zobaczyć między innymi na deskach Gminnego Domu Kultury w Dywitach. Po to, aby za nią robił, no. Proste?